Każdego roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie w okresie zimowym uruchamia tymczasowe miejsca schronienia dla osób bezdomnych. One funkcjonują w formule ogrzewalni. My w Krakowie tą ogrzewalnię realizujemy w taki sposób, że ona zapewnia komfortowe miejsca do przespania się oraz do możliwości, gdzie osoby bezdomne mają możliwość przygotowania posiłku, ale też mają możliwość skorzystania z zabiegów higienicznych, z wyprania swoich rzeczy, a także mają możliwość skorzystania z takich podstawowych zabiegów o charakterze medycznym, związanych z wykonaniem opatrunków, czy też w przypadku współpracy z lekarzami wolontariuszami, również skorzystania z porady medycznej. Jesteśmy w tej chwili w ogrzewalni przy ulicy Księcia Józefa. Mamy tutaj do dyspozycji przygotowane dwa budynki. Ta lokalizacja została przygotowana w takim montażu finansowym ze środków Unii Europejskiej, ale również ze środków własnych Gminy Miejskiej Kraków. Myślę, że to co ważne, to staramy się organizować takie formy wsparcia w sposób jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców Krakowa. Na przykład odwozimy naszych podopiecznych z dedykowanym streetbusem do centrum miasta. Po to, żeby nie powodować dodatkowych utrudnień komunikacyjnych, przeładowania linii autobusowych, po to, żeby mieszkańcy jak najmniej dolegliwie odczuwali to, że w pobliżu ich miejsca zamieszkania funkcjonują miejsca czasowego zakwaterowania dla bezdomnych. W Krakowie mamy rozbudowany system wsparcia osób bezdomnych, którego celem funkcjonowania jest wychodzenie z bezdomności. Zatem osoby bezdomne, poza oczywiście ogrzewalnią i zapewnieniem ciepłego posiłku oraz odzieży adekwatnej do pory roku, mają możliwość skorzystania z form pomocy takich jak noclegownia, jak schroniska z usługami opiekuńczymi dla tych, którzy wymagają wsparcia w swoim codziennym funkcjonowaniu z powodu niepełnosprawności, z powodu długotrwałej choroby, ale także mamy takie usługi jak mieszkania chronione dla osób bezdomnych, trenera wychodzenia z bezdomności, aż w końcu takie miejsca aktywizacyjne, gdzie osoby bezdomne, mieszkając w mieszkaniu chronionym, będąc wspieranym przez trenera wychodzenia z bezdomności, mogą również korzystać z wspieranych form zatrudnienia, gdzie dostają pracę, uczą się pracować, a potem mogą się usamodzielnić.